Gdzie jechałeś na ostrym kole? 60 km. No, jak to się wydarzyło? Czemu normalnym rowerem nie jechałeś? Jak wyjechaliśmy z Sarii, to powiedziałem tobie, że tam zostało 120 km, to do poniedziałku nawet pieszo dopcham. No i po, nie wiem, 3-4 km rzeczywiście ktoś chyba chciał sprawdzić, czy pieszo dopcham. Aha. Zaczęło coś zgrzytać, trzaskać, rozsypała się, wolnobieg to się nazywa. Wolnobieg, tak myślałem, że masz kasetę, nie? Że okazało się, że jest wolnobieg, no. Tak. Rozsypał się, więc zatrzymaliśmy się, na szczęście Benek Serwis. Z wspólnymi siłami, tak jakbyśmy jakoś tak próbowali dokręcić, nie? To było nie do naprawienia, nie? Jeżeli tak dopchnęli, po prostu się zablokowało na ostro, nie? To było jeszcze ostre koło. No i szukaliśmy, to był Wielki Czwartek, byśmy szukali serwisu, więc okazało się tak, Wielki Czwartek już było cokolwiek trudno znaleźć. Wielki Piątek wszystko było mega zamknięte, więc wtedy już w ogóle bez szansy. No i stwierdziliśmy, że w takim razie, ja stwierdziłem, że da się jechać, trzeba po prostu uważać, trzeba być ostrożnym przy zjazdach. Nie? Ale to mega trudne, nie? Bo to cały czas się cały czas kręcić. Pedał się kręci. Nie masz po prostu tego wolnego. Nawet nie można poprawić się na siedełku za bardzo. Z góry jedziemy się szybko pedałować, dokładnie. Tak? Pod górę, tak, cały czas. Nie i tak do Santiago, gdzie nie dojechał, także powinniście kilometry podwójnie policzyć. Certyfikat dostałem. No, także czwartek to był ten dzień właśnie, gdzieśmy w ten sposób działali. Tutaj będziemy opowiadać po kolejnych dniach, to prosiliście, żebyśmy podawali takie szczegóły techniczne, żebyśmy sobie radzili z różnymi mieszkaniami bytowymi, tak żebyśmy Geniu podrzucali takie szczegóły. No pierwsze spanie, no to obydwaj z Geniem żeśmy mieli ten sam patent, czyli taki po prostu cieniutki materac, taki dmuchany ustami, taki ty masz Decathlonu, jak gdzieś tam firmy Spoki i na tym cieniutkim materacu karimata. I to było idealnie, bo sama karimata jak dla mnie było za twardo. Ty na początku pierwszej nocy spałeś. Pierwszą noc spałem, było do przeżycia, ale następne już by się odbiło gdzieś na moich biodrach, dlatego dobrze, że kupiliśmy. Ja dziś sobie któregoś dnia zrobiłem taką drzemkę po południu w samej karimacie i zrozumiałem, twardo, że jednak twardo, nie? Że jednak karimata... Chyba też różne podłoże jest, nie? Niekiedy jest rzeczywiście płasko, niekiedy taka wyboje, więc także myśmy tak robili. Z jedzeniem też, bo tam ktoś na przykład mówił, o kurczę, taki wyjazd na te 10 dni do Hiszpanii, to trzeba mieć wiele tysięcy złotych. Można mieć, tak? Jeśli chodzi o to, jak się żywisz. No ja zwykle rano śmigałem na godzinę 9, jak były sporo rakety otwierane, schowałem bagietki, jakieś warzywa, owoce, a do tego mieliśmy trochę jakichś takich właśnie w torebkach rzeczy z Polski. No na jedzenie jakoś tak żeśmy z głodu nie cierpiliśmy. Poza tym te bagietki, które po południu już były niekoniecznie świeże, jadło się z zupą czy z czymś tam, także one wykorzystywaliśmy do końca, nic się nie marnowało. Tak, gotowaliśmy po prostu na takim prostym, takim malutkim palniku z Decathlonu i kupiliśmy butlę. Jedną butlę żeśmy kupili wyjeżdżając z Madrytu i teraz na koniec kupiliśmy jeszcze drugą taką małą butlę, trochę bardziej tak na wszelki wypadek, nie? Bo w zasadzie jedną byśmy ogonili taką dużą butlą, tak żeśmy sobie gotowali na trzech, to wystarczało. To jeśli chodzi o jedzenie. Tak. I tu jesteśmy cały czas przy tym czwartku, prawda, gdzie żeśmy jechali. Gdzie my jechali w czwartek? Tam miejscowość na M jakaś była, tak? Melide. Tak, i tam mieliśmy takim gospodarstwem, w agroturystyce praktycznie byli, prawda? Bo... Świetnie, bo zeszliśmy właściwie, nie wiem, kilkadziesiąt metrów z naszej drogi i mieliśmy świetne spanie. Bo ja zakładałem, że tam w ogóle nie ma kempingów, a twój syn Karol mówi, nie, słuchajcie, tutaj znalazłem w internecie, jest taki kemping, żadnego oznaczenia nie było, nie? Tylko żeśmy na mapie zobaczyli, zjechaliśmy, dzwonimy, pytam, to jest ten kemping, tak, to jest kemping, możecie sobie tutaj w ogródku rozbić, albo przed domem, prawda? Tak, w ogóle świetnie, kuchnia, świetne warunki. No. Łazienka, kuchnia, piecyk gazowy można było sobie po raz pierwszy ugotować, nie na naszym palniczku. Tak, to była rewelacja, tak. No i to było ten. Tylko przepani nas przestrzegała przed lisami, ale zabezpieczyliśmy siatką. Tak. Mówiła, żeby wszystko po prostu pochować, nie, że w nocy lis sobie lubi przychodzić i tak było. Dobra, i to było w czwartek i potem Wielki Piątek był ten dzień, kiedy myśmy już od rana jechaliśmy, to szczególnie trudno jechałeś. Jeszcze próbowaliśmy się zatrzymać za Melidę w jakiejś miejscowości, żeby sprawdzić. Tak, bo tam teoretycznie był sklep rowerowy z serwisem, ale wszystko zamknięte. Tak, Wielki Piątek u nich po prostu nic. Tak. To tak, u nas Wielki Piątek wszystko jest zamknięte, ale w poniedziałek już po Wielkiej Nocy wszystko jest otwarte. U nas właśnie Wielki Piątek jeszcze mamy dzień pracy, nawet sobotę a mamy rano. Drugi dzień świąt, prawda, w poniedziałek, tak? Tak, tak, to inaczej niż u nas. Także do Santiago dojechałeś piątek. Do Santiago dojechałeś piątek na takim ostrym kole. Z takich rzeczy bytowych byśmy o spaniu powiedzieli, o tej kuchence. A czy jest też tak, że myśmy na początku, ponieważ mieliśmy dłuższe dystanse, to wcześniej rano wstawaliśmy, nie? I to się okazało, że rzeczywiście lepiej później ruszać i dłużej dojeżdżać, żeby przesunąć to wszystko. Bo tam najzimniej tutaj jest tak naprawdę między godziną 8 a 9. Tak 7, 8, 9 jest w ogóle najzimniej. Jest dużo zimniej wtedy niż o 4, niż w nocy, prawda? Czyli ten chłód taki jest właśnie 7, 8, 9, więc dopiero około 10, 11 robi się taka normalna temperatura. Także tak, też nas była taka nauczka, żeby sobie, jeżeli mamy mniej kilometrów do przejechania, to sobie tak na spokojnie zaczynać. Dobra, teraz robimy przerwę na jedzenie. Byliśmy przy piątku, w piątek dotarli do Santiago.
No tam było kilka kempingów, jeden był taki 2 km od katedry. No i Karol mówi, ten jest lepszy, lepsze są opinie, nie? Więc mieliśmy właśnie fajny kemping. Bardzo ładny. No, takie tarasy, jak no, takie boksy no, no. Z żywopłotu. Tak, ładny, wiadomo, ładny widok z namiotu od razu na miasto. Całe miasto, panorama tak, na miasto. Tak, 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 było super. Tak, gdy w piątek byśmy tam dotarli gdzieś tam pod wieczór, prawda, w piątek. No. Wy się w piątek polecieli jeszcze tego. Tak. Byliśmy na. Bo Karol miał, mieliśmy wątpliwości, co można zrobić z rowerami. Gdzie je zostawić? Pytaliśmy, Karol pytał służb porządkowych. Nikt nie wiedział, gdzie można zostawić rowery. Tak, bo wy to jesteście akuratnie. Ja tam chodzi, gdzie kolej przypiął, nie? Wy zawsze stracicie wszystko porządnie zrobić. No tak, właśnie, tak, próbowaliśmy. Tak. Więc chcieliśmy zrobić na raty. Czyli ja poszedłem na pierwszą część tej liturgii wielkopiątkowej. Aha. Piękną pasję śpiewali. Między innymi pan, który potem nam certyfikaty dawał, śpiewał bardzo ładnie. A ciemnoskóry, tak. Ciemnoskóry, tak. Potem chciałem się zamienić, czyli bardzo długa kolejka w ogóle stała, żeby wejść do katedry. No. W tej kolejce stałem. Chciałem wyjść, żeby Karola zmienić, ale Karola już nie było, bo spotkał Benka i przypieli rowery gdziekolwiek. A ja z kolei znikałem gdzieś tam w Santiago. Procesje były, bo tam przez cały wielki tydzień były procesje wielkopiątkowe, czyli tam te różne stowarzyszenia lokalne miały procesje. W zasadzie od poniedziałku chyba aż do niedzieli. W niedzielę ta kolejka, która przerwała. No, więc ty byłeś w katedrze, a ja po prostu byłem na ulicach, patrzyłem na te procesje, jakoś dołączyłem do tej procesji, połaziłem tą procesją gdzieś tam po Santiago i ja na ten piątek zakończyłem. A wyście zostali jeszcze na liturgii? W piątek też wróciliśmy, w sobotę byliśmy późno wieczorem. Tak, w sobotę na liturgii Wigilii Paschalnej byliśmy z Karolem, pojechaliśmy wcześniej, żeby się dostać do katedry. Rzeczywiście staliśmy w drugiej kolejce, weszliśmy o 10 miało się rozpocząć, no o 9 tam staliśmy, przecież oglądaliśmy różne procesje i te marsze. Weszliśmy o 9 do katedry, okazało się, że mamy miejsce na samym końcu, ale na końcu tam, gdzie jest liturgia ognia, czyli byliśmy dwa rzędy siedzeń od arcybiskupa, który tam przeprowadzał, paschał, zapalał i tak dalej, także byliśmy w bezpośrednim kontakcie. Super. Każdy dostawał świeczkę do tam za darmo, wszyscy byli z tymi świeczkami, także taki nastrój był niesamowity w katedrze. Dzień jest wielkopolski, więc podkreślenie za darmo jest w tym komunikacie ważne. No tak. Wieziemy je do Polski na świeczki, żeby Wielkopolsce... Coś wynieśli, no tak, z wyjazdu. No, a wcześniej w sobotę byliśmy na zakupach, tak? W Dekatlonie, żeby kupić zagubiony pokrowiec na rowerze. Pokrowiec, tak? Ale już został spakowany rower. Ja z kolei kupiłem klucz, żeby usunąć luz na piaście. Także no i kupiłem w Mercadonie rybkę, którą byśmy sobie usmażyli wtedy w sobotę, żeby zjeść. Pyszna rybka. Oliwie z oliwek. I sobotę był taki czas, żebyśmy się po prostu regenerowali, tak? To taki luzik był, nie? No i potem niedziela, Karol znowu wszystko posprawdzał, mówi, słuchajcie, to w południe jest po prostu liturgia w katedrze, a ty mówiłeś, że wiedziałeś o tym, że jest takie kadzidło, które jest chyba 50-kilogramowe. 50-kilogramowe, tak? Razem z węglami i z kadzidłem 80 kilogramów i one krąży właściwie od sklepienia a czterech mężczyzn. I rzeczywiście staliśmy długo w kolejce i znowu już jakby tak było. Tak, że zacznijmy od tego, że postanowiliśmy, skoro liturgia jest o 12, to my tam koło 11 pójdziemy w kolejkę stać. No, ale Karol pojechał o 9 czy o 10. I potem daje znać Karolowi, słuchajcie, kolejka jest strasznie długa, na kilka uliczek w ogóle, nie wiadomo, czy wejdziemy do katedry, nie? No to my na rowery? My na rowery, nie? I do Santiago, do centrum, nie? No i nagle się okazuje, że kolejka, ile tam z kilkanaście osób było kolejki. Weszliśmy. W ogóle nie wiem, jaka duża kolejka. Się okazało, że tak, bo kilkanaście było osób, dlatego że cała długa kolejka była przyjęta procesją, która właśnie szła. Służby porządkowe przerwały tą kolejkę, żeby procesja mogła obejść wokół fontanny. A myśmy weszliśmy z fuksem od drugiej strony, weszli po prostu na dziedziniec i mieliśmy po prostu wejście bez kolejki. I Geniu od razu oczywiście wiedział, w którym momencie to kadzidło, gdzie będzie latać. I to będzie miejsce, gdzie będziemy stali w idealnym, stali po prostu koło ołtarza. Widzieliśmy po prostu, jak to kadzidło nad naszymi głowami po prostu zasuwa. Niesamowite wrażenie. Tak, co niedziela. No i potem po prostu w niedzielę poszliśmy coś dobrego zjeść, nie? Znaleźliśmy jakąś fajną knajpkę w jakiejś bocznej ulicy i po prostu trzydaniowy obiadek. Przystawka, danie główne, deser, nie? Rewelacja. A smak wina jeszcze wczoraj w autobusie czułem. Odbijało ci? Nie, tylko wracał taki smak, że pyszne, super. No, także to w niedzielę, no a w poniedziałek... Jeszcze w niedzielę Karol zrobił sobie, bo on właściwie po kościele do nocy zwiedzał, tak. Wziął swój certyfikat, bo wtedy miał tańsze bilety i muzeum i wieża i tak dalej. A my relaksowaliśmy się. Karol lubi zwiedzać, nie? Tak samo teraz w Madrycie, to jesteśmy we dwóch, nie? Bo Karol w tym momencie zwiedza na wycieczkę z przewodnikiem. Ja byśmy sobie objechali centrum, teraz byśmy sobie tutaj w parku pięknym stanęli, zjedliśmy sobie, wypiliśmy sobie, tak?
tak, i mamy luzik, no tak, no. No i w poniedziałek to chyba najdłuższa podróż autobusowa na przestrzeni Europy, bo żeśmy wyjechali o 10.45 Santiago i po 21.00 byliśmy na lotnisku, potem jeszcze dobre pół godziny, żeby rowery poskładać, śrubki podokręcać i tak dalej, więc myślę, że koło 10.00 byliśmy, byliśmy na kempingu i odpuściliśmy, odpaliliśmy gaz, jedliśmy sobie kolacyjkę. Budynie, o. Budynie, kisiele, grochówka. Bagietki, które znaczy jeszcze z nami jechały. Ja przyznam, że chciałem iść na łatwiznę, czy może pójdziemy do tego punktu, zjemy coś, Benek mówi nie, rozkładamy, palnik gotujemy i racja, rzeczywiście. Tak. No, skoro słuchajcie, skoro piłem w Decathlonie już ten gaz, mimo że nie jestem z Wielkopolski, to niech się amortyzuje, niech się, tak? Tak, czego wykorzystać do... Tak. Jeszcze potrząśniemy butlą. Tak. Jeszcze sprawdzimy, tak, więc potrząśniemy. To na buty jest narysowane, że po prostu jak ją wsadzisz do wody, to widzisz ile jest, ale i tak musimy nawet, jakby ona była do połowy pełna, i tak musimy ją wyrzucić po prostu, bo rzecz jasna do samolotu butli nie zabierzemy. Także wczoraj, czyli w poniedziałek po prostu ponad 10 godzin w autobusie. Znaczy porządny autobus. Porządny autobus, ale mimo wszystko, no siedzieć tak. Jeszcze na początku była tak 1/3 zapełniona, ale potem 100%, czyli wszystkie miejsca zajęte. No, także... no. Znaczy ja miałem wolne, ja miałem przez chwilę, tylko jakaś studentka koło mnie siedziała, a potem większość czasu miałem wolne miejsce, zresztą miałem takie miejsce. Naprzeciwko toalety. To przy takim wyjściu awaryjnym, także w ogóle super miałem miejsce. Nie wiem, jak Benek to robił, ale w samolocie też siedział przy wyjściu awaryjnym. Tak, mam takiego. Mój anioł stróż po prostu jest specjalistą od podróżników, także mi załatwia takie historie. No, także tak. No, a dzisiaj Madryt. Tak, dzisiaj wtorek, Madryt. Pozwiedzaliśmy sobie, objechaliśmy. Ja tam pamiętałem troszkę tych różnych zabytków z wizyty jesiennej w Madrycie, także z Kieniem żeśmy sobie śmignęli po Madrycie. No i teraz jesteśmy w tym, co ja najbardziej lubię, czyli po prostu jesteśmy w parku. Przyroda, ptaki. A jutro dobra, musimy być koło 5 chyba na lotnisku, nie? Tak. Gdzieś koło 4 się będziemy zbierać, no i lecimy do Krakowa, bo akurat tak wyszło z połączeń, że w środy Ryanair lata do Krakowa, więc lecimy z Madrytu do Krakowa. Gieniu z Karolem łapie pociąg w jedną stronę, ja łapię pociąg na Warszawę. My do Wrocławia, prawdopodobnie, żeby potem już odbić do Tak. No i z rowerami jedziemy, chociaż tym moim rowerem, to ja mówię, ktoś go ukradł tutaj, albo chciał kupić, ten go nie brał, nie? Ale... Nie chcą ukraść, nawet Sergiusz nie będę go zapinał, nie? Ale nie chcą, nie, no jest w porządku, nie? Jakby ktoś tam chciał właśnie po płaskim Mazowszu jeździć, to jest okej, nie? Ale w góry Galicji, to myślę, że jak przyjadę, to już z rowerem o takich mocniejszych zębatkach, żeby wszędzie wjeżdżać. Ale Benek połowę czasu podróży w autobusie spędził na wyszukiwaniu nowego roweru, także... doktoryzowałem się w ogóle z przerzutek, bo tam rower jak rower, nie? Ale jak sobie po prostu zmodyfikować przerzutki takie, żeby jakie one... przełożenia? Tak, żeby spokojnie wjeżdżać na takie podjazdy 10-12-stopniowe, prawda? Także to już następnym razem nie ma podchodzenia, tylko nie pod ma, każdą nie ma. Górę. Nie, słuchajcie, dokładnie. Następnym razem przyjadę, nie ma żadnego podchodzenia. Wszędzie będę wjeżdżał. Tak. No, zacznę pewno od tego, że po prostu podjadę sobie gdzieś tam w Górach Świętokrzyskich, żeby sobie posprawdzać, jak się jeździ, bo to na Mazowszu to przerzutki górskie nie mają sensu, na płaskim Mazowszu. Na kempingu świetnie brzmi, jak Benek mówi, jadę się załatwić. Wsiada na rower i jedzie do toalety. No tak, no. Ale z tym nowym rowerem pewnie już wjedzie do kabiny. Nie. No dobra, co z takich praktycznych rzeczy, Geni, jeszcze może interesować ludzi, którzy chcieli pójść na te ślady? No, namioty, prawda, i kempingi. Ile byśmy płacili? No za trzech żeśmy płacili między 20, a w sumie mniej więcej 40 euro, nie? 20 u tej pani było w tej turystyce, tak. Zwykle na takich pożymniejszych kempingach tam 38, 37, tak do 40 euro za trzy osoby. Te trzy osoby, czyli dwa namioty i trzy osoby, to jeśli chodzi o ten, o kempingi. O gotowaniu żeśmy mówili, o rowerach. Zakupy, no to zakupy w sumie nie były moim zdaniem dużo droższe niż bym w Polsce je robił. Zwykle kilkanaście euro płaciłem za takie poranne zakupy, gdzie powiem bagietki, jakieś owoce. Czyli... Ale jakie smaczne, owoce, warzywa są nieporównywalnie, nie? Smak mają. Kilogram też truskawek zaliczyli, prawda? Bo to w Polsce będą w maju dopiero, nie? A tutaj już, którego mamy dzisiaj 11 kwietnia, nie? Już takie truskawki, żeby sobie jedli, tak. No, także to tak. Co no jest? I po przykładzie Karola, jednak dobre opony są ważne, nie? Tak. Bo Karol trzy razy dętkę zmieniał, za każdym razem to jakiś mały kolec taki niby nic, no opona nowa kilka miesięcy, ale jednak za miękka i te wszystkie kolce jakieś łapał, także tak. Dobre opony, żeby nie mieć. My nie mieliśmy problemu z bętką, przynajmniej z oponami, tak? Karol trzy razy musiał zmieniać. Z oponami, także tutaj rowerowo, tutaj to właśnie to dobre opony. Znaczy, no ja mam Schwalbe Marathon Tour Plus, tak? I one są super. Co jeszcze?
jeszcze jakby ktoś się wybierał, co byśmy podpowiedzieli z tych naszych doświadczeń, bo tak o żarcie żeśmy mówili, że wzięli z Polski i siele, budynie i ten... Znaczy Benek prał. My akurat z Karolem zrobiliśmy raz w połowie podróży zrobiliśmy jedno wielkie pranie, więc rzeczy spokojnie wystarczyło, także my podróżowaliśmy 8 dni, nie? Właściwie na rowerach. Także na 4 dni rzeczy wystarczy, w połowie przepraliśmy, do nas do końca wystarczy. Codziennie co drugi dzień, bo ja miałem chyba 3 t-shirty. Też jakieś trzy komplety bielizny, bo z kolei jak jesienią byłem, to miałem chyba, nie wiem, z 10 kompletów, nie, to było bez sensu, nie? A teraz stwierdziłem, że pranie. Pranie robiłem w ogóle, z praniem, z myciem i tak dalej, wszystko załatwiałem jednym takim fajnym mydłem, w tyfcie, czarnym mydłem, jednego dzieciaka rozpraszyłem w łazience niesący, nie, bo coś w prowadze robiłem, miałem całe łapy w smarze i smaruję sobie te ręce po prostu tym czarnym mydłem w tyfcie, nie spłukując, cały czas czarne, nie? Jak patrzy, to sobie brudzę te ręce czarnym mydłem, nie? Ale to jest takie fajne ten, nie? Fajne mydło, które reklamowane jest jako mydło gdzieś tam z węglem bieszczadzkim i tak dalej, nie? Z tych, gdzie tam wypalają te takie węgle grillowe, ale to czymś takim sobie. I prałem, takie ekologiczne było, nie? Więc i prałem, i myłem się, i głowę myłem i tak dalej, także tak, jeśli chodzi o pranie, wyście chłopaki zrobili tak, po prostu... Teraz, tak, bo na większości kempingów są normalnie po prostu no, pralki. Pralki, suszarki, tak, od razu wysuszone, nie? Więc po prostu... Co więcej, w pralkach od razu jest proszek i zmiękczasz, także wrzucasz więc... pieniążkę, nawet nie musisz tego wsypywać, gdzie on sam ci gdzieś tam po dwóch godzinach czy dwóch i pół mieliśmy wysuszone rzeczy, właściwie gotowe do ubrania, więc... Tak. Także tu jeśli chodzi o takie rzeczy, to tak jak wiem, bardzo mało i sobie po prostu przepierałem. Temperatura jest taka fajna, że jak sobie dzisiaj rano przeprałem, powiesiłem na namiocie, pewnie jak wrócimy na kemping, wszystko będzie suche. No i namioty są świetne, słuchajcie. Wszystkie odgłosy ptaków, wszystko przyrada dookoła. Ja bardzo lubię, no. Naprawdę świetne, świeże powietrze, także... No i mimo, że tam gdzieś tam, no teraz to dzisiaj w nocy było ciepłełko, bo tam było najmniej, to chyba 7-8 tak, stopni. Tak, i to nad rano już, nie? A w nocy było kilkanaście, o północy jeszcze było 16 czy 17. Tak, ale w ubiegłym tygodniu nawet jak tam było -1, nie, to w namiocie to z powrotem było ok, to wyjście było przykre takie, nie? Ale jakby się nauczyli, żeby koło 10 wychodzić, było ok. My mamy trochę gorsze śpiwory z Karolem, nie zmarliśmy ani razu w śpiworze, tylko po wyjściu, nie? Bo rzeczywiście jest taki moment, kiedy wilgotno. Ja sobie zainstalowałem full wypas po prostu z takiego puchowy śpiwór, z naturalnego pióra. Dlatego Benek tego lisa tak się bał. Bo tak, lis przyjdzie, moje pióra będzie. Poczuje pióra. No, tak. Czy coś jeszcze jest takiego genialnego praktycznego? Aha, jeśli o mapy, o podróżowanie, to tak naprawdę ja głównie korzystałem z aplikacji Commute, do tego, żeby wyznaczać trasy i wysyłałem z Commute po prostu na tą moją nawigację Wahoo. Ale zaraz z tego, że ja mam dość kiepską orientację w przestrzeni, jak się okazało, nie wiedziałem, że masz tak kiepską, to minus ta nawigacja mi pokazywała, to nie raz, nie dwa, nie trzymaj chłopaki, pojechaliśmy w złe miejsce, musimy wracać, nie, i cofać, nie, także, ale złego słowa na aplikację mapową Commute nie powiem, bardzo nas dobrze kierowała, natomiast mogę coś powiedzieć na temat mojej głowy, jeśli chodzi o wyczucie terenu, ale to już inna sprawa. Co jeszcze? Karol posługiwał się normalnie, nie? W komórce Google. Tak. I też, jak pan, nie były takie momenty, kiedy sam musiał gdzieś pojechać, jak po, właśnie po kaski, czy jak wtedy, kiedy mój rower jechał kilkadziesiąt kilometrów, Karol mnie tam odstawił i pojechał potem dalej sam, także z tą Googlowską też sobie radził, tylko narzekał, że zatrzymuje się co jakiś czas, żeby sprawdzić, nie? Żeby mu się materia nie rozładowywała, to. Ale też trafiał wszędzie. No dzisiaj też po Madrycie podróżuje sam rowerem. Tak. Nie zginął, bo dzwonił godzinę temu, czy półtorej. No, bariery językowej żadnej nie mam, ty nie możesz potwierdzić. Tak. Nie znam żadnych języków. Jak się kupowałem pamiątki, to po prostu wszyscy dogadałem się ze wszystkim, co zawinąć, jak, które ma być, ile, także... Wystarczy tylko gestykulować, nie? Tak. Ma... Ty rozumiem, po polsku mówiłeś, ale pokazywałeś, co chodziło i wszyscy byli zachwyceni. Także jak Benek mówił, języki są przereklamowane, ma rację. To jest. Warto się pouczyć, nie? Ale bez przesady. Jeżeli ktoś mówi, nie, no dopiero pewnie podróżował, będę znał język. Nie, słuchaj, tak, bez języków się dogadasz. Jenie sobie ucinął pogawędki z panią gospodynią, tam gdzieś mieli tę nagrodę turystykę po prostu. Tak. Ona po swojemu, on po swojemu, prawda? Ale jeszcze jedna anegdota, jak mnie Karol wsadził do autobusów. Porto Marin, bo tego dnia po Sari okazało się, że ten rower dobrze byłby podwieźć kawałek, bo nie wiadomo, czy nie rozsypie do końca. I Karol koniecznie, znaczy wolał mieć swoją komórkę, żeby z nawigacją trafić, bo Benek pojechał wcześniej, żeby przygotować ewentualnie ten sklep rowerowy i naprawę. Pojechałem wcześniej, żeby przygotować, a dotarłem pół godziny później po Karolu. Nie? Tak, bo Karol doświadczył, jak to jest podróżować bez sakw, czyli rowerem, i tam mu wyszła średnia z 25 chyba na godzinę, bo 50 km 2 godziny przejechał, ale no to zasuwał się. Karol mi wsadził do autobusu, porozmawiał z panią kierowcą, bardzo sympatyczną panią. Orientowałem się, co jej mówi, tak? Że czy ja muszę mieć bilet w swojej komórce, czy nie, i tak dalej. Ale jedziemy i pani co jakiś czas mówi, wszystko w porządku, jest okej? Okay? Okej, okay, nie? Przyjechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, pani, wszystko okej? Okay? Ja mówię, wszystko okej. Okay. W końcu orientowałem się, że Karol jej
nie wytłumaczył, że to mój rower zaszwankował, tylko że ze mną jest coś nie tak. W końcu mówię, że łamaną angielszczyzną, że właściwie it's okay, my bicycle rozsypał się. No, aha, i potem już jechała spokojnie, nie? Ale dojechałem tam, gdzie trzeba, wysadziła mnie pani Melidę właśnie. No, także myślę, że geniusz gdybyś nawet sam podróżował, to by się dogadał. Dokładnie. Także słuchajcie, śmiało. Czyli tak, od strony takiej, wypomnieliśmy wam, co żeśmy jedli, gdzie żeśmy spali, jak żeśmy się dogadywali, czyli w zasadzie chyba wszystko, no, nie? Wszystko, no. Ktoś chciał jechać. Okazuje się, że dekatlonów też jest bardzo dużo, tak, więc jak coś, czegoś brakowało, to dokupowaliśmy. Tak, w zasadzie ten sam asortyment w Polsce. Ileś, no, że dętki warto mieć, nie? Szczególnie w sosowych oponach, ale pozostałe to właściwie, no coś było trzeba, to się kupowało po drodze. No, woda moim zdaniem tutaj w tej północnej części Hiszpanii była dużo smaczniejsza niż w Andaluzji, bo w tamtym roku w Andaluzji to musiałem przez filtr węglowy przepuszczać, bo tak bardzo chlorem było czuć. Tutaj ta woda z kranu była moim zdaniem całkiem dobra. No. Też jak przepuszczaliśmy przez ten filtr, więc gdzie się woda trafiła, to... Tak. Także to myślę, wydaje, że wszystkie takie sprawy bytowe, bo jakaś koleżanka mówi, kręci filmiki, nie? Mówi, ale co chcesz w tych filmikach, o czym, nie? No jak sobie robicie sprawy bytowe, wszystko takie praktyczne rzeczy, nie? Co jeszcze, czy coś praktycznego jeszcze takiego jest, geniu, co jakbyś miał komuś poradzić, ktoś chciałby jechać, chłopaki, ale co brać, co nie brać, jak brać? Czy okazuje się, że takie minimum, nie? My raczej nie mieliśmy rzeczy zbędnych, okazuje się, że to co było, to się przydawało. Jakieś podstawowe naczynia, które, nie wiem, mamy naszkę, żeby wodę zagotować, kubek, żeby coś w tym wypić. No, pomarańcze jedliśmy prosto z drzewa. Sprawdziliśmy sobie 6 kg siatki pomarańcze na drzewie i żeśmy jedli z tej siatki. Tak, jedliśmy pomarańcze prosto z drzewa. Ale pani na farmie proponowała, nie? Możecie wziąć ziemniaki z ogródka, możecie warzywa i tak dalej. Tak, swoje zjedli, pojechaliśmy rano. Dobra, to co? No to zwijamy żagle. I tyle w takim razie. Następny punkt docelowy to Kraków. To już filmiku z tego nie będzie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.